Naszym gościem jest pan Dariusz Piotr Bonisławski, wiceprezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Bardzo nam miło, że go dzisiaj gościmy i że możemy się w końcu spotkać na żywo. Panie Piotrze, spotykamy się przy okazji polonijnego zjazdu nauczycieli polonijnych i komitetów rodzicielskich. Proszę powiedzieć, jak istotne są takie zjazdy, spotkań nauczycieli reprezentujących różne stany, akurat w tym przypadku zjeżdżają się z całej Ameryki, pracują w różnych warunkach, pracują z różnymi, w różnych środowiskach. Co to daje, jeżeli chodzi o efekt takich spotkań? Wydaje mi się, że spotkania tego typu, na które przyjeżdżają pracujący w tej samej dziedzinie nauczyciele, specjaliści, fachowcy są bardzo istotne z kilku powodów. Ja mogę powiedzieć o tym, co takie spotkania dają w sytuacji, kiedy organizatorem bądź współorganizatorem jest Stowarzyszenie Wspólnota Polska, czyli organizacja, w której ja odpowiadam za tę część oświatową. Od 5 lat również na portalu państwa publikujemy informację o spotkaniach w Ostródzie, na które przyjeżdża zwyczajowo około 100-kilkudziesięciu nauczycieli i pedagogów z całego świata i wyjeżdżają po dyskusjach, po panelach, po warsztatach zawsze, tak było w ciągu tych 5 lat, z ogromnym wzmocnieniem. Czują siłę, bo nie są sami. Czują ogromną masę pomysłów, którymi ze sobą się mogli podzielić. Mają w ręku nowe narzędzia, mają możliwość przekazywania informacji konkretnych, które później instytucje takie jak Wspólnota Polska wykorzystują, bądź też starają się kierować je do odpowiednich instytucji. Myślę, że podobnie jest w czasie takich spotkań, które organizowane są w Stanach. Miałem zaszczyt być 2 lata temu w Chicago. Dzisiaj rozpoczyna się zjazd w Nowym Jorku. Myślę, że biorąc pod uwagę liczbę nauczycieli i liczbę szkół polonijnych w Stanach, jest taki zjazd równie potrzebny i pewnie efekty jego będą i są podobne do tych, które my organizujemy właśnie w ramach pracy wspierającej Polaków poza granicami kraju. Nazwą zjazdu w Ostródzie, mottem niejako, tytułem jest hasło Wschód-Zachód łączy nas Polska i to jest takie zawołanie, które przekłada się bardzo pięknie w praktyce, bo nauczyciele polskich szkół z Litwy, z Rosji, z Białorusi spotykają się z kolegami, z koleżankami licznie przybywającymi do Ostródy, chociażby ze Stanów Zjednoczonych, z Europy, z Włoch, zaczynają tworzyć coś w rodzaju rodziny, a już na pewno pewnej wspólnoty celów, interesów związanych z nauczaniem, z podtrzymaniem wiedzy o historii, o języku polskim. To bardzo ważne. Różnice są duże, bo pewnie to, co powiem, nie będzie niczym odkrywczym, ale wiążą się one z różnicami, które dotyczą konkretnych również potrzeb i konkretnych środowisk, prawda? Zupełnie inaczej wygląda rola nauczyciela pewnie na Ukrainie czy w Rosji, a inaczej w państwach skandynawskich, prawda? I to nie tylko dotyczy nauczycieli szkół polonijnych, ale w ogóle jest tam inna rola, prawda? Nieco inaczej się patrzy na relacje między uczniem a nauczycielem, pewnie inna jest rola rodziców, a więc to są takie dosyć istotne różnice. Dla nas, pani redaktor, takim bardzo dużym sukcesem, oprócz tych wszystkich, o których rozmawialiśmy tutaj, było to, że po 5 latach organizacji tych spotkań nie dostrzegamy tego, co dało się odczuć w czasie pierwszego i drugiego spotkania. Czyli, że nauczyciele z umownie przyjętego, określanego mianem zachodu świata, siedzieli osobno i patrzyli troszkę krzywo na tych ze wschodu, a ci ze wschodu na tych z zachodu, ponieważ jedni i drudzy uważali, że są pokrzywdzeni. Ci z zachodu, no bo wtedy środki zdecydowanie były przesuwane do wspierania szkół polskich, środowisk polskich na Kresach z racji na oczywiste różnice, jeżeli chodzi o poziom życia, który przekładał się również na poziom szkół, a przecież
wiadomo doskonale, że w szkołach społecznych, nawet w Stanach Zjednoczonych, też bardzo często brakuje tego wsparcia finansowego, prawda? Brakuje pomocy, brakuje różnego rodzaju środków, chociażby na wsparcie procesu jakimiś wycieczkami dydaktycznymi, na atrakcyjnymi nawet, więc i jedni i drudzy czuli, że są czymś zupełnie odrębnym i że są konkurentami do tego samego źródełka, które... Były te pierwsze spotkania. Tak, do tego samego źródełka, które na dodatek nie jest jeszcze zbyt obfite, bo rząd polski no tyle przeznacza, ile akurat tam może przeznaczyć. Natomiast potem przyjeżdżali, rzucali się sobie na szyję, rozmawiali ze sobą i tutaj już nie było tego, że my jesteśmy stąd, wy jesteście stamtąd. Była to wspólna grupa znajomych, dobrze ze sobą rozmawiających osób. Trzeba pamiętać o tym, że zmienia się świat, zmienia się metodyka, zmienia się dydaktyka, zmieniają się realia wkoło i nie może nie zmieniać się szkoła polonijna. A więc tego typu spotkania, my dokładamy do nich spotkania regionalne. W tym roku zaplanowane są w Dublinie, w Irlandii, z racji na bardzo dużą liczbę Polaków, którzy w ostatnich latach tam wyjechali, próbują się organizować również poprzez tworzenie punktów nauczania w Neapolu, gdzie istnieje liczna rzesza Polaków, którzy są dosyć słabo jeszcze zorganizowani, a chcą, żeby dzieci ich uczyły się języka polskiego, w Drohobyczu na Ukrainie i w Kopenhadze dla Skandynawii oraz licznych szkoleniach, warsztatach metodycznych staramy się doprowadzić do tego, że polska szkoła polonijna będzie miejscem, w których nauczane dzieci są w sposób atrakcyjny, pokazujący, że Polska nie jest język polski, kultura nie jest czymś archaicznym, nudnym, związanym jakoś sentymentalnie. To są wszystko bardzo atrakcyjne rzeczy, wymagają tylko właściwego podania, no i oczywiście dostosowania. Szkoła w Stanach się zmienia, szkoła w Polsce się zmienia, szkoły polonijne również muszą trzymać rękę na pulsie, a Wspólnota Polska i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, który powstał od ubiegłego roku przy naszym stowarzyszeniu, mają im w tym dopomóc. Oczywiście poprzez również tutaj finanse Ministerstwa Edukacji Narodowej, które od tego roku przeznacza w swoim konkursie środki na ten cel. Co w planach stowarzyszenia? Czy coś nowego Państwo przygotowują na następny rok, lata? Bardzo, bardzo trudne pytanie, ponieważ jesteśmy w tej chwili jako Stowarzyszenie Wspólnota Polska jest niejako posiada swoją wyspecjalizowaną jednostkę. Powstała oczywiście z naszej inicjatywy, mówię tutaj o współpracownikach moich, mam na myśli zarówno obecnego tutaj dzisiaj pana Zdzisława Hoffmana, jak i kilka innych osób współpracujących od wielu lat ze stowarzyszeniem. Założyliśmy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, który znaczną część środków Ministerstwa Edukacji Narodowej przeznaczonych w konkursie na wsparcie metodyczne ma zagospodarować w tym roku. Taka była decyzja komisji konkursowej. Przedstawiliśmy w naszym przekonaniu dobry projekt konferencji, dobry projekt szkoleń metodycznych. No i teraz po powrocie właściwie z Nowego Jorku musimy zabrać się do pracy, żeby to wszystko zrealizować, co zaplanowaliśmy. Nie będzie to łatwe, ponieważ przeciągnęły się nieco sprawy proceduralne z ministerstwami. Jest to pierwszy rok, więc dopiero właściwie pewnie od czerwca rozpoczniemy realizowanie tego planu, który miał być zrealizowany w ciągu całego roku, więc czeka nas bardzo intensywny rok szkoleniowy. Ale oprócz tego będziemy realizowali to, co zaplanowaliśmy, czyli będziemy budowali koncepcję wsparcia takiego systemowego. Chcemy położyć nacisk na kluczowe, w naszym przekonaniu, problemy, z którymi boryka się polska szkoła, a więc mówić, pokazywać nauczycielom, jak ważna jest praca z dzieckiem dwujęzycznym poprzez stosowanie pewnych określonych metod. Będziemy starali się pracować nad gromadzeniem, my wiemy o tym, ale nad gromadzeniem, opracowywaniem i przekazywaniem do środowisk polonijnych argumentów,
za mających pomóc rodzicom w podejmowaniu decyzji do zapisywania dzieci do polskich szkół. Motto jednej z konferencji, korzenie i skrzydła, bardzo dobrze oddaje to, do czego jesteśmy przekonani, że dziecko, które zna swoje korzenie, szybciej dostaje skrzydeł. Ta opinia nie jest popularna. Znaczna część rodziców uważa, że im szybciej dziecko zapomni swojego rodzinnego języka, historii, tym będzie lepszym Anglikiem, Amerykaninem czy Hiszpanem, co jest oczywiście kompletnie bez sensu, powiem tak może nieco mocno, ale jest to potwierdzone naukowo. Dziecko wtedy nie czuje się ani Polakiem tak naprawdę, ani Anglikiem, ani Irlandczykiem, nie wie kim jest. Być może po iluś pokoleniach te problemy znikną, natomiast my chcemy pokazywać, że podtrzymywanie znajomości języka, kultury swojej ojczyzny, swoich rodziców daje dzieciom same korzyści, same plusy. Chcemy wspierać proces integracji, bo jeżeli się gdzieś wyjechało, to oczywiście powinno się w tej kulturze odnaleźć, prawda? Natomiast zdecydowanie uważamy, że niepotrzebne jest kładzenie w niektórych krajach nacisku na asymilację, na odcinanie ludzi. I to jest też bardzo ważne w szkoleniach, które chcemy przygotowywać, dawanie nauczycielom polonijnym tych argumentów, wiedzy o bilingwizmie, wiedzy o metodach postępowania z dzieckiem dwujęzycznym, ale też i dawanie wiedzy w postaci nowoczesnych metod nauczania. My od jakiegoś czasu próbujemy właśnie wprowadzić taką modę na tą polskość wśród tych następnych generacji Polaków, najmłodszych Polaków tutaj urodzonych, zachęcić ich do nauki języka polskiego, sprawić, żeby język polski był wśród nich popularny. Może dzięki Państwu pracy również nad metodami, atrakcyjnymi metodami, uda nam się razem prowadzić wśród najmłodszych pokoleń w różnych krajach Polaków tą chęć, żeby sami sięgali po, chcieli uczyć się tego języka polskiego z ochotą, ale żeby to już wypływało od nich samych, nie było czymś przymuszonym przez rodziców czy przez polskie szkoły. Bardzo pięknie powiedziała pani redaktor i dokładnie tak, jak my to sobie wyobrażamy. Dzieci nie powinny być przymuszane, w cudzysłowie mówiąc, albo może jedynym argumentem chodzenia do polskiej szkoły nie powinna być decyzja rodziców. Dziecko powinno chodzić z przyjemnością. Bardzo dobry grunt dla naszych działań znaleźliśmy w Chicago, gdzie przez rok czasu prowadziliśmy zajęcia w ramach Akademii Polskości, gdzie pokazywaliśmy nauczycielom, może nie tyle jak zawiły jest język polski, jak wygląda gramatyka, bo to rozumiemy, że każdy z nauczycieli ma opanowane, natomiast pokazywaliśmy, jak w atrakcyjny sposób prowadzić lekcje o literaturze, o poezji, jak zachęcać dzieci. Wykorzystywaliśmy tutaj elementy pedagogiki zabawy. Brała udział w tych zajęciach cała grupa specjalistów, od psychologów społecznych począwszy, poprzez metodyków, trenerów. I to, wydaje mi się, była pewna nowość, ponieważ dotychczas realizowane formy doskonalenia w Stanach bardziej skupiały się na treściach. My chcieliśmy pokazać, jakie metody do tych treści zastosować, żeby był dobry skutek. 30 kilka osób 28, czyli już za kilka dni, otrzyma certyfikaty Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Znamy dzisiaj tutaj pan kanclerz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który bardzo wspiera nas w tych działaniach, dr Aleksander Socha, który wspólnie ze mną będzie wręczał uczestnikom tego studium certyfikaty poświadczające uczestniczenie, zdobycie tej wiedzy. No i mamy nadzieję, że będziemy kontynuować dalej tę pracę, bo udało nam się pozyskać środki na dofinansowanie tej formy doskonalenia. Będziemy chcieli, żeby ona w Stanach objęła znacznie większą liczbę nauczycieli, bo recenzje tych, którzy uczestniczyli w pierwszej części, zachęciły nas do tego, że jest warto i że są osoby, do których nasz produkt trafia, jest przyjmowany dobrze. Mamy przekonanie, że dzięki temu również
polska szkoła będzie troszeczkę się zmieniać, a może nawet bardziej niż troszeczkę. Może następny oddział w Nowym Jorku. Niewykluczone. Mamy w swoich planach i mamy takie możliwości w tym roku, jeżeli znaleźlibyśmy tutaj partnera chętnych do tego, żeby realizować tego typu działania, to zapewne jesteśmy w stanie jeszcze w tym roku przygotować kilka takich spotkań dla nauczycieli uczących w Nowym Jorku i w okolicach. Chcemy też do końca roku opracować duży, wartościowy raport o stanie polskiej oświaty polonijnej. Wydaje mi się, że pod koniec roku będziemy mogli z Państwem podzielić się swoją wiedzą na temat potrzeb oświaty polonijnej, na temat poziomu zadowolenia z otrzymywanych form pomocy i jej skuteczności. Tak do końca wydaje się, nikt dotychczas tego nie badał. Czy jest poszczególne działanie komuś potrzebne? Czy przekłada się ono na jakąś korzyść? A jeżeli tak, to na jaką? Jest to też część Pani pytań, które mam nadzieję, że kompetentnie odpowie za mnie raport, który przygotujemy. Jeżeli my będziemy mogli coś pomóc, to też bardzo chętnie się zgłaszamy. Mogę też powiedzieć z własnych obserwacji i z kontaktów z polonijnymi rodzicami do tej pory, przez okres naszego funkcjonowania od 4 lat portalu, że jest ogromna liczba rodziców, którzy są zainteresowani faktycznie przekazaniem tej polskości i korzeni swoim dzieciom i robią bardzo dużo w tym kierunku, starają się jak mogą, żeby faktycznie ich dzieci i następne pokolenia nie tylko mówiły po polsku, ale były Polakami w sensie poczucia tożsamości i te dzieci faktycznie łapią tą chęć, łapią, znaczy chcą same z siebie również właśnie poznawać język polski. Spotykamy się z nimi, jest to już młodzież tutaj urodzona, ale która wykazuje niesamowicie duże zainteresowanie właśnie Polską. Oni chcą jeździć do Polski, oni chcą tam studiować, więc myślę, że to są takie pierwsze jaskółki tych może właśnie działań i państwa i wielu jeszcze innych organizacji, na poczet właśnie wykształcenia tej chęci wśród następnych pokoleń Polaków tutaj mieszkających poza granicami Polski. Bardzo dziękuję za spotkanie i podzielenie się tymi wszystkimi informacjami z nami. Życzę dużo energii, bo faktycznie dużo pracy przed Państwem i mam nadzieję do następnego spotkania. Bardzo dziękuję, szczególnie za to optymistyczne zakończenie, Pani redaktor. To bardzo cieszy, co Pani mówi. Życzę również, żeby portal Polska Szkoła i Państwa środowisko tak wspaniale prowadził tę pracę, którą dotychczas prowadziliście, bo efekty, o których Pani mówiła, to właśnie efekt tego, co Państwo robicie, efekt tego, co my robimy, efekt tego, co robią różne grupy, różne środowiska, które mają poczucie tego, że bycie Polakiem to ważne, dumne i dobre i to trzeba podtrzymywać i wspierać. Bardzo dziękuję Pani. Bardzo dziękuję.